To dzięki Tobie przed 10 lat, dokładnie 15 sierpnia 2012 roku, rozpoczęła się historia naszej parafii. Podpisałeś dekret erygujący wspólnotę parafialną pod wezwaniem błogosławionego Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika. Przez lata interesowałeś się jej rozwojem, otaczałeś pasterską troską. Byłeś nawet właśnie wtedy, kiedy jeszcze tu mało co było. A dzisiaj jesteś pośród nas, aby przed ikoną świętej rodziny modlić się razem z nami i zanosić prośby do Boga. W centrum naszej świątyni znajduje się ikona świętej rodziny z Nazaretu. Jej obecność jest dla nas czasem do refleksji o naszych rodzinach. Niech Twoje słowa otworzą nasze serca i umysły. Niech one umacniają naszą wiarę tak, aby nasze rodziny były Bogiem silne. Życzymy, aby dobry Bóg obdarzał księdza kardynała potrzebnymi łaskami, a Matka Boża otaczała matczyną opieką. Szczęść Boże. Bardzo przede wszystkim dziękujemy za przewodniczenie mszy świętej, słowo i ofiarowanie relikwii świętego Jana Pawła II dla naszej parafii. To jest takie, to było takie moje, można powiedzieć, pobożne marzenie, żeby te relikwie były obecne w naszej parafii, w naszej kaplicy. Bóg zapłać księdzu Tomaszowi za to, że przywiózł ikonę świętej rodziny, jest kierowcą Matki Bożej, świętego Józefa i Dzieciątka Jezus. Dziękuję księdzu proboszczowi za przygotowanie tego spotkania. Dziękuję rodzinom, które przyszły tutaj. Mają teraz zadanie. Powinny być światłością dla innych rodzin w parafii. Patrząc na dobre rodziny i małżeństwa. Niech one apostołują wśród wszystkich innych rodzin.